Dzień dobry wszystkim. Bierzcie piwko i rozsiądźcie się wygodnie w fotelach. Dziękuję naszym klientom, że specjalnie dla nas przyjechali do Portland. Może to nie Nowy Jork, ale po prezentacji ten fakt będzie bez znaczenia. Przed Państwem nasz dyrektor kreatywny, Lawrence Shaw. Dziękuję, Martin. Nazywam się Lawrence Shaw. Jestem dyrektorem kreatywnym w White & Kennerby. Za chwilę zabiorę Was w podróż w głąb Waszej wyobraźni. Usiądźcie wygodnie i odprężcie się. Wyobraźmy sobie, że Wasz klient mówi trochę tak jak ja teraz. Wyobraźmy sobie, że jeździ pick-upem wyładowanym bronią, oklejonym naklejkami i w towarzystwie dziewczyn w bikini. Dorzućmy skuter wodny na pakę, dwa psy i podkręćmy muzę. Cokolwiek grają teraz w Nashville, albo może coś z lat 90. Wyobraźmy sobie, że wasz klient nosi bejsbolówkę. Widzicie z logiem jakiego zespołu? Nie szkodzi. Po to tu jesteśmy. Rozsiądźcie się, zrelaksujcie i pozwólcie zabrać się w podróż w głąb waszej wyobraźni. Jak usłyszałem Portland, na myśl przyszły mi piwo kraftowe, granola i inne gejowskie bzdury. To by oznaczało dla naszej firmy samobójstwo, a jesteśmy na rynku ponad 100 lat, w rzeczy samej. Lawrence? Mówiłeś tak, jakbyś znał naszych klientów. Tak, jakbyś siedział im w głowach. Lawrence to gwiazda naszej agencji. Zatem, młoda gwiazdo, zdradź nam swój sekret. Powiedzmy, że przykłady wziąłem z własnego doświadczenia. Okej, kupuję to. Powiedzmy, że nas przekonałeś. Gratulacje, macie nowego klienta. W końcu trafiliśmy na kogoś z wielkimi pomysłami. Dawno żadna kampania mnie tak nie zainteresowała. Świetnie. Cieszymy się. Nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy. Im wcześniej, tym lepiej, ale późno. Wracamy do Colorado ucałować żonki i dzieci na dobranoc. Masz dzieci, Lawrence? Jeszcze nie, ale staramy się. Następnym razem spotkamy się z naszymi kobitkami. Może zagramy w golfa? Uwielbiam golfa. Dzięki raz jeszcze. Masz talent, Lawrence. Nie zapomnijcie zapiąć pasów. Dzięki za uratowanie umowy. Ci goście wierzą w tradycyjny model rodziny. Dzięki. Nie ma sprawy. Dobra robota. Byłeś świetny. No to za mnie. Za ciebie. Biorę na wynos. Nie pij za dużo. Postaram się. Czuję, jakbym nie mógł być sobą. Ale pozyskałeś klienta. Tak. To w czym rzecz? Gdybym był sobą, to bym go nie miał. Nie bierzesz tego na poważnie. Zabawnie słyszeć coś takiego z twoich ust. Jesteś najmniej gejowski ze wszystkich gejów, których poznałem. Nieprawda. Nie chodzisz do klubów, nie ćwiczysz, masz bajzel w domu. Prawie nie uprawiamy seksu. Byłem zajęty, a o resztę nie dbam.
Ale ja tak. Mieliśmy świętować mój sukces. Właśnie o tym mówię. To nie ma wiele wspólnego ze świętowaniem. Zrywasz ze mną? Słucham. Co? Dobrze. Dziękuję. Ostatnia wola Elijah. Zapamiętamy Elijah Shaw'a za jego hojność, proobywatelską postawę, jego poczucie humoru i bezpośredniość. Zawsze będziemy podziwiać wytrwałość, z jaką pełnił rolę ojca, męża, filantropa. Był prawdziwym przykładem Bożej woli oraz filarem naszej społeczności. Będziemy za nim tęsknić. Spoczywaj w pokoju. Wygląda jak trup. Otóż to. Bo jest trupem. Skąd ta krew? Grałem w brydża w country clubie. Fajne okulary. Wyglądasz jak gej. Dobrze, bo jestem gejem. Widzisz te półotwarte usta? Nie każą ci myśleć o penisach? Skończyliście? Lecę postawić klocka. Tak, dziękuję. Pan Shaw, spóźnił się pan. Przepraszam, te samoloty. Moje kondolencje. Proszę przyjąć wyrazy współczucia. Dziękuję. Elijah był wspaniałym człowiekiem. Tak mówią. Mógłby pan uregulować rachunek? Słucham? Karta pańskiej matki nie przeszła, a pana brat Kevin... Przyrodni brat. Powiedział, że pan się tym zajmie. No tak. Chodzi tylko o płatność. Teraz? Byłoby cudownie. Msza była piękna. Zróbmy to gdzie indziej. Oczywiście, chodźmy do biura. Lawrence? Dzień dobry. Przyjmij moje kondolencje i tak dalej. Dziękuję za przybycie. Nie mogłem nie przyjść. Elijah był fatalnym pokerzystą, ale wspaniałym człowiekiem. Chciałem przeprosić za tamto zajście z Kevinem. Nie rozmawialiście. Dawno nie rozmawialiśmy. Trafił na nas zaraz po incydencie. Incydencie? Ojciec uderzył w drzewo. Tak, ale musimy parę rzeczy wyjaśnić. Nie miałem jeszcze okazji porozmawiać ani z June, ani z Kevinem. Kilka rzeczy się nie zgadza. Mogę zająć ci chwilę? Proszę, nie jestem zbyt sentymentalny. Na miejscu zdarzenia nie było śladów hamowania. A wcześniej Elijah widziano pijanego na imprezie charytatywnej szpitala dla dzieci. Ojciec nie wylewał za kołnierz. To na pewno. W szpitalu wygłosił mowę o kruchości życia. Co? Tak samo zareagowałem. To dziwne. Wiemy, jakim był człowiekiem. Kiedy ostatni raz rozmawialiście? Będzie z kilka miesięcy. Wiedziałeś, że miał raka? Nie.
Według lekarza miał raka prostaty 4. stopnia. Mógł wam nie powiedzieć, żeby was nie martwić. June i Kevin wiedzieli? Raczej nie. Myśli pan, że... Przyjrzymy się sprawie, ale nie można tego wykluczyć. A tobie co? Rozmawiałem z szeryfem. Wszystko okej? Płakać nie będę, jeśli o to pytasz. Wiedziałeś o tym? Podwieź mnie do domu, stopy mnie bolą. Co z twoim autem? Faszyści znowu je przejęli. Prowadziłeś pod wpływem. Ja to nazywam policyjnym wyróżnieniem, ale nikt mnie nie pyta o zdanie. Mniejszego autka nie było? Jedziesz czy nie? Zapominam, że lubicie małe, ciasne przestrzenie. Jesteś najgorszym kierowcą, jakiego znam. Przynajmniej mam prawko. Idę puścić pawia w ogródku. Klucz jest pod krasnalem. Tylko się do niego nie dobieraj. Lubisz, jak ktoś patrzy? Szanuj pamiątki rodzinne. To był wypadek. Strumień masz porządny. Mogę przejść? Śmiało. Chcesz popatrzeć? Podobno nie pijesz. Jestem trzeźwy jak świnia. Jak tam Portland? Dużo typków pukasz? Nie będę o tym z tobą gadał. Matka wróciła. Pijana? Dałem jej trochę klonazepamu przed pogrzebem. Nie narkotyzuj mi matki. Wkurzała mnie. Dobra robota, June. Też cię kocham. Nie dotykaj mnie, mamo. Nie dotykaj. To ja, Lawrence. Lawrence, skarbie. Nie byłam pewna, czy to ty. Mam przywidzenia. Ma haluny, zarąbiście. Pomóż mi. Do góry. Wstajemy. Nic ci nie jest? Czuję się śpiewająco. Idź do domu i kiedy przyjdzie prawnik, zajmij go czymś. Muszę się odświeżyć. Jasne. Ciekawe, jak zareaguje, kiedy dowie się, że ojciec strzelił sobie samobuja. Nie wiadomo, czy to zrobił. Wiadomo. Byłem tam, wszystko widziałem.
Zabił się. Proszę się rozgościć, June zaraz zejdzie. Cóż, płacicie mi od godziny. Zabawne. June, pijawa przyszła. Przepraszam, pewnie czesze łoniaki. Rozstawię się w tym czasie. Coś do picia, panie Barlett? Mów mi, Tom. Napijesz się czegoś? Nie, dzięki. W razie czego daj znać. Jasne. Zanim zapomnę, moja wizytówka. Dzwoń, kiedy chcesz. W dzień i w nocy. Zapamiętam. Może od razu sobie obciągnijcie. Już jestem. Nie zaczynajcie beze mnie. Pan Bartlett, jak mniemam? Mów mi, Tom. Tom i Lawrence idą później na randkę. Zamknij się. Miło mi, napijesz się czegoś? Nie, dziękuję. Może ciasteczko z masłem orzechowym? On niczego nie chce, daj mu spokój. Próbuję być miła. Szkoda czasu. Elijah nie żyje. Przeczytajmy testament i skończmy ten cyrk. Jesteś podły, Kevinie Shaw. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Brawo. Ja, Elijah Samson Shaw, będąc w pełni władz umysłowych, oświadczam, iż dokument ten jest moim testamentem. Jego wykonawcy, panu Thomasowi Barlettowi, radcy prawnemu, nakazuję w ciągu 72 godzin od mojej śmierci uregulować moje długi, koszty pogrzebu i koszty podziału majątku. To nic skomplikowanego. Chodzi o dom, ubezpieczenie, długi i inne takie. Zacznijmy od domu. Elijah przepisuje go po połowie na synów. Na mnie i Lawrence'a? Tak. Niemożliwe. Lawrence'a nie było tu od lat. No i? Nie byłeś przykładnym synem. A ty byłeś? Przynajmniej byłem tu. Przeczytaj to jeszcze raz. Tak, chcę usłyszeć ten fragment. Oczywiście. Dom po połowie zapisuje Kevinowi i Lawrence'owi. Muszę się napić. Wolałabym, żebyś nie palił w moim domu. No to mamy problem, bo to już nie jest twój dom. Jestem uczulony na dym. Mógłbyś go zgasić? Zgaś go. Dziękuję. Jeśli chodzi o resztę z polisy ubezpieczeniowej, uposażoną jest June Upland Shaw. Dzięki Bogu. Jest jeden szkopuł. Co za gówno. Elijah wykupił polisę w 78. Nie jest wiele warta. Ty podła kreaturo. Usiądź. Powiedziałem resztę, bo trzeba uregulować zaległe podatki. Dom jest bliski przejęcia przez bank. Pieniądze z polisy zadowolą na jakiś czas wierzycieli. W międzyczasie sprzedacie dom i podzielicie się resztą, o ile spełnione zostaną warunki wypłaty. Jakie warunki? Trzeba dokładnie ustalić przyczynę śmierci. To proste, Elijah wpadł na drzewo. Szeryf wciąż prowadzi śledztwo w sprawie incydentu.
Masz na myśli wypadek? Nazywają to incydentem, bo Elijah się zabił. Brawo. Po co owijać w bawełnę? Przepraszam, co zrobił? Szeryf sądzi, że Elijah mógł zapomnieć zahamować. Strzelił samobuja, walnął harakiri, odmeldował się, po prostu się zabił. I jeszcze tego nie wiedzą. Byłem tam, widziałem wszystko na własne oczy. Wciąż badają sprawę. Może być albo tak, albo tak. Tak jak z nimi. Rzut monetą i jeden wsadzi drugiemu. To niestosowne i nieprawdziwe. Zamknijcie się. Kevin, czy masz jeszcze wesołe pigułki? W apteczce w łazience. Poczęstuj się. Tak zrobię. Zaczynamy imprezę. To nie jest śmieszne. Kończmy to. Dzisiaj w barze jest Ladies Night. $2 za shota tequili. To będzie jak strzelanie do kaczek z waginami. Możemy kontynuować bez June? Niestety nie. Zostaw mój towar i chodź tu. Przepraszam. Czuję się już dużo, dużo lepiej. Pomówmy o pogrzebie. Elijah będzie skremowany? W tej sekundzie go palą. Prochy miałam odebrać jutro. Świetnie, to ułatwi transport. Transport? Ostatnia wola Elijah to być pochowanym w Carpinteria w Kalifornii obok swojej pierwszej żony Summershaw. Co? Obok jego matki? A to skurczysyn. To jakaś pomyłka. Wypłata polisy i przekazanie praw własności do domu zależą od spełnienia ostatniej woli nieboszczyka. W przeciwnym razie wszystko zostanie przepisane na dziecięcy szpital onkologiczny. No i wyszło na jaw, kuku na muniu. Przepraszam, Tom. Żeby nie zrobiła sobie krzywdy. Oby nie dorwała się do... Czy ona strzela z broni? Nie, pyka folię bąbelkową. Przecież Elijah miał mnóstwo spluw. Na waszym miejscu spełniłbym wolę ojca, bo wszystko stracicie. W razie pytań zadzwoń. Albo po prostu zadzwoń. Poważnie? Teraz? Może palnęła sobie w łeb. Nawet tak nie żartuj. To ułatwiłoby sprawę. Niestety. Jedźmy do baru. Ale będzie biba. Miałeś rację. Niezła biba. Ciągle mam szansę na cimci-rimci. Napiłabym się z tobą. Dużo dziś pracy? Tylko ten dupek. Chłopak nie ściana. To nie jest jej chłopak. Robiliście już ten teges w łazience? Może tak, może nie. Ten bar to mój lokalny wodopój. Wolałbym, żebyś nie skaził go swoją perwersją. Idzie. Jeszcze wyhendorzę ją na kanapie twojej mamy. Możesz patrzeć. Ostatnia szansa. Co podać? Dwie tequile, dwa piwa i twój numer. Nie dam ci mojego numeru. No weź, Jess. Nie znaczy nie. Co dla ciebie? Nic, prowadzę. $12. Poratujesz? Jestem spłukany. Nie pracujesz u kogoś na ranczu? Pracowałem jako zarządca, ale przejechałem traktorem psa właściciela. To straszne. Lecimy.
za kochanego tatę. Niech całą wieczność smaży się w ogniu potępienia. Spoczywaj w pokoju, skurczysynu. Zrobimy tak, mój ty przyrodni bracie. Uwolnimy sam wiesz kogo, sam wiesz skąd. I pojedziemy sam wiesz dokąd, żeby pochować jego sam wiesz co obok mojej matki. Chcesz ukraść jego prochy? Jak zwał, tak zwał. Jestem spłukany. Jeszcze trochę, a wyląduję w kartonie pod mostem. Testament wymienia nas obu. Twoja matka wszystko utrudnia. Jest po prostu zawiedziona. Potrzebuje pieniędzy bardziej niż ja. Chyba, że zamierzałeś opiekować się nią do końca jej dni. Raczej nie. Ja też nie. Chyba, żeby mi... Żartuję. Czarno to widzę. Co z tego, że zaparkowaliśmy na miejscu dla niepełnosprawnych? Przecież nikogo nie ma. Nie o tym mówię. No to przeprowadźmy June do ciebie i zobaczmy, jak to wpłynie na twoje gejowskie życie. Wykluczony. Bo na pewno nie będzie mieszkać ze mną w kartonie pod mostem. Szanujmy się. Muszę żygnąć. Na zewnątrz. Nie mam ubezpieczenia. Gdzie to było? Nie mamy upoważnienia. Upoważnienia? Ale z ciebie fujara. A jeśli nas aresztują? Dla mnie to będzie jak typowy niedzielny wieczór, ale nie dla mnie. Poczujesz się jak na wakacjach. Darmowe żarcie, sami faceci. To nielegalne. Znalazłem. Lawrence, tam jest nasz ojciec, który Bóg jeden wie dlaczego zażyczył sobie zostać pochowanym obok mojej matki. Nie nam oceniać idiotyzm jego ostatniej woli, czy okropny gust do kobiet. Jako jego synowie mamy obowiązek tę wolę wykonać. No nie wiem. Ja idę. Przywiozłeś mnie, więc w zasadzie jesteś wspólnikiem. Do dzieła. A ty gdzie? Nie żyje? Nie, śpi. Są ponumerowane. To ważne, które? To tylko prochy. Tak, ważne. 2127. Nie ma. 2124. Cześć, tato. Idziemy. Co to było? Zgaś. Jestem sobie pulchnym grabarzem. Pijany. Jak ty? Wcale nie. Wcale tak. Pójdę szlochać w kąt, bo nazwałeś mnie grubasem. Tu jesteś, mój piękny. Czekałem na tę chwilę od śmierci twojej żony. Niedobrze. Zarąbiście. Nie patrz tak na mnie, bo jeszcze się zarumienię. Myślisz, że on z ojcem? Chodź tu, twardzielu. Zaraz się pożygam. Kto tam? Nie wolno wam tu być. To teren zamknięty. Co robicie z tą urną? Piśnij o nas choć słówko, a ujawnij, jakim jesteś świrem. Uśmiech.
Lawrence, podaj piersiówkę. Muszę uspokoić żołądek. Jesteś pewien? Pijesz non-stop. Może ty przywykłeś do takich widoków, ale ja jestem prostym hetero ze wsi. Przykro mi, że masz mnie za nekrofila. Nie jesteś nim? Nie, ani trochę. Przepraszam. Mogłem przesadzić. Tak myślę. Gdyby to były zwłoki kobiety, może by mnie to kręciło. Świetnie. Każdy z nas kiedyś o tym myślał. Wątpię. Napij się ze mną. Żygałeś. No ale nie do piersiówki. Słowo harcerza. Śmiało. Dalej będziesz tym samym nudnym gejem. Witaj z powrotem. Jakich bzdur naopowiadał ci o mnie szeryf? Nic nie mówił. No dalej, powiedz. Współczuł ci. Natknąć się tak przypadkiem na wypadek? Gówniane wyczucie czasu. Podobno Elijah miał raka. Wiedziałeś? Do dupy. Jeśli cię to pocieszy, wątpię, żeby komukolwiek powiedział. No cóż, odszedł z hukiem. W ostatnim akcie nieposłuszeństwa wobec ojca powinniśmy naszczać mu do urny. Chciałbym to zrobić, ale Elijah właśnie tego by się po nas spodziewał. Nie dam mu tej satysfakcji. Zaimponowałeś mi. Ostatni raz widziałem u ciebie tyle zapału, kiedy nakryłem cię z ojcem sąsiada. Wujkiem. Jeden pies. Masz rację. Nie dajmy mu tej satysfakcji. Wal się, Elijah. Pochowamy cię tak, jak chciałeś. I co ty na to, fajfusie? Zróbmy to.
A ty gdzie? Taki tam inspirujący cytat. Interesują cię takie rzeczy? Nie. Cześć, jestem Janet, będę was obsługiwać. Podać na początek coś do picia? Dzbanek kawy byłby jak znalazł. A dla ciebie? Zieloną herbatę. Chyba znajdę w pudełku coś zielonego. Oto mój drogi bracie, chodzący dowód na istnienie siły wyższej. Idę do Klopa. Nie jesteś dość dobry, Kevin. Jesteś śmieciem, Kevin. Jeszcze będziesz moja, Janet. Będę brał cię w aucie. Jeszcze będziesz krzyczeć moje imię. A to po co? Jesteś moim ostatnim żyjącym krewnym. Nie chcę, żebyś umarł na AIDS. Ludzie już nie umierają na AIDS. Zależy od AIDS. Jest wciul rodzajów. Jest tylko jedno AIDS. Pamiętaj o ogumieniu. Żeby nie robić tego boso, gdziekolwiek tam wchodzisz. Dzięki, zapamiętam. Kiedyś się z nią ożenię. Co dla was będzie? Jajko w koszulce z pomidorem i tost bez masła. Dla ciebie? Siekanka. Zrób ją tak, jak lubisz. Coś jeszcze? Dlaczego tak piękna istota jak ty nie ma jeszcze męża? Naprawdę są takie, które na to lecą? W niektórych kręgach uchodzę za ciacho, wręcz za Adonisa. Z czego się śmiejesz? To muszą być bardzo ciekawe kręgi. Coś jeszcze? Numer dasz mi później. Na razie to wszystko. Przestań powtarzać moje imię. Dobrze ci poszło. Zgrywa niedostępną. Cześć, przystojniaku, zadzwoń. Życie jest dla ciebie jak gejowski stół szwedzki. To nie taki zły pomysł. Masz rację, słyszałem gorsze. Wyskoczymy nad jezioro. Ja w czapeczce kapitana, ty w obcisłych speedosach. Nic z tego. Poza męskimi dziwkami, do czego wracasz do Portland? Do życia, pracy, przyjaciół, mieszkania. Kto potrzebuje takich pierdół? Ja. Dlaczego chcesz na powrót zrobić z nas kumpli? Nigdy nie byliśmy kumplami. Po prostu próbuję się z tobą połączyć, na braterskiej płaszczyźnie. Odpuść sobie. Nie chcesz łódki? To sprawimy sobie gazik. Są zarąbiste. Dasz mi swój, nie dam ci numeru i nie umówię się z tobą. Co jest nie tak z kobietami? Tu nie chodzi o nie. Pożycz parę dolców, zostawię jej na piwek. Odczep się od niej. Nie wszyscy dostają loda na żądanie. Niektórzy muszą za niego zapłacić. Nie. Czasami. Dzięki. Miło było poznać. Może kiedyś, nigdy w życiu. Zostawię ci mój, szkoda zachodu. Leci na mnie. Przykro mi, że do ciebie zadzwoniła. Wiecie, w jakie gówno się wpakowaliście? Takie rzeczy są nielegalne. Co się stało, to się nie odstanie.
A co z szeryfem? Nie jest zadowolony, ale mówił, że trudno będzie udowodnić samobójstwo, bo Elijah był pijany jak Bella. Kończę. Zadzwoń do mnie. June wie, szeryf też. Oby pomógł jej z uzależnieniem. Proszę, nie narkotyzuj mi matki. Jej się czepiaj, ona ma problem. Nie wierzę. Kto by chciał ukraść tę karykaturę auta? Nie mam ubezpieczenia. Nie ciśnieniuj się tak. Patrz, faszyści je przejęli. To jakaś epidemia. Rozumiem, ale mój ojciec zmarł. Nie, nie byliśmy zżyci. Tak, niedługo wracam. Jedna z męskich dziwek? Nie, praca. Weź mnie na barana. Ty pierwszy. Nie, bo jeszcze się podniecisz. Na pewno nie. Nigdy nie wiadomo. Mógłbyś kiedyś skończyć jakieś studia. Zawsze chciałeś mi wskoczyć na grzyba. Co? Jeśli cię pociągam, w porządku, wezmę to na klatę. Jestem w końcu typem Adonisa. Ty w ogóle wiesz, kim był Adonis? Może nas podrzucą. To więźniarka. No i co z tego? Spociłem się jak szczur i boli mnie głowa. Trzeba było tyle nie pić. Jesteś niesprawiedliwy. Nie kpij sobie z mojej żałoby. Ranisz moje uczucia. Masz rację, przepraszam. Ale z ciebie babiszon, tylko żartuję. Chodź, nie uwierzysz. Nic z tego. Nie pożałujesz. Nie. Nie jęcz i podejdź tu. Leziemy już tak parę godzin. Cześć, Lorenz. Nie wie, kim jesteś. Widzę. Wiem. Podpowiem ci. Byłeś z jej siostrą na balu maturalnym. No tak. Dobrze cię widzieć. Dalej nie wie. Samantha Zubek. W skrócie Sam. Tak, pamiętam. Kopę lat. Ze 12. Aż tyle? Tak. Podobno potrzebujecie podwózki. Jeśli to nie problem. Nie przeszkadza wam towarzystwo morderców i gwałcicieli? Żartuję. Co najwyżej zdefraudują was na śmierć. Wskakujcie. Podwiozę was na tę jogę. Fajny krawat. Dzięki. Nie ma za co. Więc przyjechaliście pochować ojca. Taki jest plan. Może to głupie pytanie, ale gdzie on jest? W wynajętym aucie. Coś jak weekend u Berniego? Nie, jest skremowany. Inaczej ciężko byłoby go ukraść. To długa historia. Widziałem, że byłaś na pogrzebie. Przyjechałam z córką Sarą odwiedzić jej ojca. Zrobiła dziecko z tym troglodytą Nelly. Nie wołają już na niego Nelly. Ale wciąż jest troglodytą. Bo zaraz wylecisz z busa. Elijah i mój ojciec grali razem w pokera. Chciałam oddać mu szacunek. A co u...
Tani. Dobrze. Jest mormonką, mieszka w Utah, ma 10 dzieci. A ty jesteś żonaty? Czy tam byłeś? Ze zgrają fiutków. Nigdy nie uprawiałem seksu ze strażniczką więzienną. Umówmy się. Pewnie. To niech cię zamkną. Wezmę to za może. Wysiadaj. Na pewno? Wysiadaj. Dzięki za podwózkę. Podciągnij spodnie. Popsikaj dezodorantem. Poczytaj jakąś książkę. Dam ci mój numer. Ale nie jestem łatwa. Jasne. Chwała Panu. Nie mów hop. No tak. Nie dotykaj. Założę się, że ten brelok należał do jakiejś dziewczynki, którą zamordował seryjny morderca. Nie tylko my nie zauważyliśmy znaku. Pewnie reszta leży posiekana gdzieś na zapleczu. Nie mów tak. Może niektórzy byli liberalnymi demokratami i światu wyszło to na dobre. W czym mogę pomóc? Chcemy odebrać auto. Które? Takie małe, gejowskie. Auto z wynajmu stoi na zewnątrz. Przygotuję papiery. Z tyłu na kanapie leżała urna. Co takiego? Urna z prochami. Wiem, co to urna. Kto w niej był? Nasz ojciec. Chcemy go pochować. Jestem baranem, a to Lorenz, mój brat gay byk. Coś jeszcze chcesz wiedzieć? Nie, to wystarczy. Gdybym był waszym ojcem, nie chciałbym takiego pochówku. Ale nim nie jesteś. Siedzieć w ciasnej urnie, wozić się zagranicznym autem i jeszcze być zgubionym przez własnych synów? To zły omen. On nie żyje, wszystko mu jedno. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem pewien, że to zły znak. Taki znak, który ktoś wrzucił w krzaki, żeby zarabiać na holowaniu aut? Nie tym tonem. Przepraszam za brata, właśnie wysiadł z więźniarki. Dobre, dzięki. Zazwyczaj to $150, ale dla was zrobię wyjątek. Aleluja. 250 za słuchanie tych bzdur. To wymuszenie. Taka jest cena. Na pewno da się coś zrobić. Sięgaj do kieszeni i wyskakuj z kasy. Pieprzony faszysta. Miejsce nie było wyraźnie oznakowane. Był znak. W krzakach. Obaj o tym wiemy. 100 z urną. 200 z urną. Nie dawaj mu ani centa. 125 z urną i moim numerem. Stoi. Poważnie? Jak ty znosisz tego homofoba? Nie dziękuj. Za co? Za zapłacenie okupu. Nie musisz na każdym kroku popisywać się kasą. Póki co płacę za wszystko, włącznie z pogrzebem. Potraktuj to jako podatek od rozczarowania. Co? Słyszałeś.
Jak wyglądam? Weź. A ty dokąd? W czym mogę pomóc? Chcielibyśmy pochować ojca. Zabił się. Jesteście umówieni? Nie. Macie parcelę? Tak. Obok mojej matki, Summer Shaw. Ona się nie zabiła. Nie wiemy, czy się zabił. Wiemy. Znacie numer parceli? Znamy? Skąd mam wiedzieć? Niech pani sprawdzi w dokumentach, żebyśmy zaczęli procedurę. Chcecie go pochować dzisiaj? Taki jest plan. Trzeba nas zawiadomić z 3-dniowym wyprzedzeniem. Nasz pracownik musi wykopać grób. Kevin bardzo zręcznie macha łopatą. Pracował na ranczu. Byłem zarządcą. To musi być nasz pracownik. Zależy nam, żeby pochować ojca dzisiaj. Nazywał się Elijah. Może nam pani jakoś pomóc? Zobaczę, co da się zrobić. Bardzo dziękujemy. Macie szczęście. Mamy wolny termin na jutro. To musi być dzisiaj. Przyjdźcie jutro o 8 rano i zaczniemy działać. To musi być dzisiaj. Co ty wyprawiasz? Co ty robisz? Pomagam. Co dwie głowy, to nie jedna. Oddaj to. Może jest jakiś termin na dzisiaj, o którym nam nie mówi. Bardzo przepraszam. Brak ci dobrych manier, młody człowieku. Od śmierci ojca nie jest sobą. Ani trochę się nie zmieniłem. Nie można od tak wyrywać komuś rzeczy. Ma pani rację. Powiedz, że ci przykro. O tak, przykro mi. Ja myślę. Świetnie, zatem jutro o 8. Nie jestem pewna, czy to wciąż aktualne. Dziękuję. Proszę już niczego nie dotykać. Zaraz staranuję cię tym moim gejowskim autkiem. Ona próbowała nam pomóc. Wróćmy tam i pochowajmy go teraz. Na pewno jest jakieś wolne miejsce obok Summer Shaw. Mówisz poważnie? Znajdźmy łopatę, wykopmy dół, wrzućmy go, zakopmy i spadajmy stąd. A dokumenty, które by to potwierdziły? Nie wiem, nie znam się na tym. To nie jest rancho, na którym możesz robić, co ci się podoba. Naucz się brać odpowiedzialność za swoje czyny. Ja ci się zwierzam, że przejechałem psa szefa, a ty wykorzystujesz to przeciwko mnie? To cios poniżej pasa. O czym ty mówisz? Potrzymaj, tatę. Daj na chwilę kluczyki. Brawo, bardzo dojrzale. Udanego safari.
Co ty wyprawiasz? Wsiadaj do auta. Jedziemy do motelu. Rozumiesz? Co ty masz na twarzy? A jak myślisz? Nie. Do auta. Idę pod prysznic. Przynieść ci lód? To ja, Kevin. Przerywam ci gejowski numerek. Gdzie jesteś? W Silver Dollar. Taka tam miejscowa dziura. Czego chcesz? Rusz dupsko i zjedz ze mną kolację. Nie, dzięki. Spróbujmy się zbratać. Janet właśnie przyszła. Idę do niej. Wystarczy mi bratania jak na jeden dzień. Co? Nie idę. Co? Nie idę. Gdzie jesteś? Brzmisz jak spod wody. W motelu, a gdzie? Nie chcę cię nakryć, jak będziesz sobie walił. Nie masz klucza. Zostaw gdzieś pod kamieniem. Nie ma tu żadnego kamienia. To pod wycieraczką. Też nie ma. Nie chcę się kłócić. Zostaw go pod czymkolwiek. Hello, Kevin. Cześć Sam, tu Lawrence Shaw, ten z więźniarki. Może zjesz dziś ze mną kolację? Jeśli nie, rozumiem. Zadzwoń do mnie. Ten numer, co się wyświetlił, to mój. Lawrence Shaw, trzymaj się. Do zobaczenia. Tak? Ja ze 113. Słucham. Gdzie znajdę... Striptease? Nie. Burdel? Nie. Dragi? Nie. To czego chcesz? Zjeść coś. Trzeba było tak od razu. Trzy przecznice za striptizem w lewo przy burdelu i po prawej przy dealerach. I jeszcze jedno. Do rana dziwki mają zniknąć. To rodzinny motel. Zapamiętam. Nie zdążyłam się przebrać. Podoba mi się twój więzienny outfit. Dzięki. To mundur. Mundur. Kiedy daję facetom numer, mało który się odzywa. Nie odzwaniają? Po pierwszej randce zazwyczaj ich spławiam. Czasem zakopuję żywcem albo używam jako tarczy do ćwiczeń. Mogłem założyć kamizelkę. Celuję w głowę. Rozumiem. Fajna koszulka. Krzyczała do mnie. Jestem niemodna, ale i tak mnie załóż? To była jedyna czysta koszulka. Starałeś się, żeby nie upaprać cię prochami ojca. Ile osób? Dwie. Kevina nie będzie? Nie, pewnie jest zajęty... Ciekawe kim. Przykro mi. W porządku. Pierwsza randka? Nie, jesteśmy przyjaciółmi. Tak.
Nie wyglądasz mi na kierowcę więźniarki. Potraktuję to jako komplement. To miał być komplement. Żartuję, spokojnie. Pracuję i studiuję zaocznie. Dzięki temu mam zasiłek, a ojciec Sary nie jest zbyt wspierający. Ile lat ma twoja córka? 4. Gdzie teraz jest? U niańki. Nie zabieram córki na randki. A co u ciebie? Wieki się nie widzieliśmy. Mieszkam w Portland, pracuję w agencji reklamowej. Robimy kampanię dla browarów. Brzmi super. Wydaje ci się. Robimy reklamę dla takich jak Kevin. Pewnie są głupie. Wystarczy, że zamknę oczy i wyobrażę sobie, że nim jestem. Wykorzystujesz brata, żeby zarobić? Nieźle. Dzięki. Chociaż nie wyglądasz na kogoś zdolnego do takich rzeczy. Ktoś musi to robić. Inaczej skąd te trepy wiedziałyby, które piwo pić? Dobrze, że ja prowadzę autobus, więźniarkę. Przecież nic w tym złego. To wspaniała praca. Dlaczego? Bo ty ją wykonujesz. To słodkie. To chyba najmniejsze auto, jakie w życiu widziałam. Było najtańsze i mieli tylko żółte. Lubię cię, Lawrence. Chociaż zachęcasz do picia piwa, przez co na świecie jest więcej gwałtów. Gwałtów? Na pewno są o takiej korelacji jakieś artykuły. Nigdy o tym nie myślałem. Za kółkiem mam dużo czasu na myślenie. Całe szczęście świat ma ze mnie trochę więcej pożytku. Jesteś Batmanem? Czasami. Nie mogę, przepraszam. Co się stało? Jest naprawdę miło. Tak, zgadzam się. Ale to nie w porządku. Dzieli nas zbyt duża odległość. Błagam. Masz zupełnie inny kod pocztowy. No i? Masz córkę i pewnie kredyt hipoteczny. Mieszkasz tu, ja jestem tu tylko przejazdem. Nawet jeśli więcej się nie zobaczymy, co z tego? Jestem gejem. Nie wiedziałaś? Wiedziałam. Tak? Chodziły plotki, a komentarz Kevina o związku ze zgrają fiutków rozwiał wątpliwości. Wydawałeś się chętny, więc zaryzykowałam. Może zwiódł mnie mundur strażnika. Kręcą cię takie rzeczy? Przepraszam. Mam sobie iść? Dobranoc. Are you kidding me?
Tego już za wiele. Zgaś światło. Wybacz, mój brat ma kij w dupie. Niech patrzy. Chcesz popatrzeć? Nie. Zaraz. Czy to penis? Nigdy więcej. Nie będziesz się bił z transwestytą nad ranem? Nie wybierzesz transwestyty, który nazywa się jak marka japońskich aut? Jak mogłeś się nie zorientować? Byłem pijany. Urwał mi się film, a kiedy się ocknąłem, byłem w niej. W nim. W transwestycie imieniem Lexus. Przestań powtarzać to słowo. Boże, Lorenz. Jestem gejem. Nie jesteś. Jestem. Robiłem to z transwestytą. Nie jesteś gejem, tylko kretynem. Uprawiałem seks z czymś, co miało penisa. Tak się zostaje gejem? Nie wykorzystuj swoich alkoholowych deliriów, żeby szydzić z mojej orientacji. Liczyłem na choć odrobinę współczucia ze strony mojego brata geja. Nie dam się w to wciągnąć. W końcu rozumiem, przez co przechodziłeś przez te wszystkie lata. Przestań. Akceptuję cię w pełni twojej gejowskości. Stul pysk. Idę umyć ręce. Nie wiem, jakie choróbska przenosiła ta Lexus. Lepiej zbadaj się na AIDS. Skoro gramy teraz do jednej bramki, zbadajmy się razem. Przestań. Wszystko gra? Co ci się stało? Nawet nie próbuj. Nie jestem zainteresowany. Co? Od dziś jestem homoseksualistą. Wypadłem z rynku. Chcesz coś do picia? Tak, ale nie wiem, co piją tacy jak ja. Twój brat lubi zieloną herbatę. Może i jestem gejem, ale nie mięczakiem. Zielona herbata ma dużo antyoksydantów. Dobrze ci zrobi. Tak? Skoro jestem gejem, będę próbował wielu nowych rzeczy. Lepiej zacznę od herbaty. Chcesz lód na siniaki? Nic mi nie będzie? Geje też mogą używać lodu. Tak, mam na Facebooku swoje zdjęcia. Tak, są tam zdjęcia moje i mojego ex-chłopaka. Geje też piją piwo. Na pewno coś da się zrobić. Rozumiem, przykro mi, Martin. Szlak. Ani słowa. Tam, to on. Ten skurczysyn? Tak. Chodź no. Musimy pogadać. Gdzie wczoraj uciekłeś? Muszę iść zapłacić. Właśnie po to przyjechaliśmy. Myślisz, że możesz mieć mnie za darmo? Wszystko wyjaśnię. Śmiało, słucham. Bardzo przepraszam za wczoraj. To niczego nie załatwia. Teraz też jestem gejem. Rozumiem już waszą walkę. No to jesteśmy bratem i siostrą. Właśnie tak. Zamknij dupę i zapłać, zanim skopiemy ci dupę. Jeszcze z tobą nie skończyłam. Widziałaś mojego brata półgłówka? Wyszedł zapalić. Wszystko dobrze? Ani trochę. Zadzwoń proszę na policję. Nikt nie będzie traktował tak mojej damy. On nie jest damą. Stul pysk.
Nie przeszkadzajcie sobie. To jego brat. Też chcesz oberwać? Wolę pozostać obserwatorem. Chcę tylko swoich pieniędzy. Nie płać im, Lorenz, to oszuści. Wiedziałeś, na co się piszesz. Chciałeś wydoić krowę i nie płacić za mleko? Lexus, tak? Tak się nazywam. Imię z klasą, jak te samochody. Moja dama ma klasę. Ile jest ci winien mój brat? 200 dolców. Plus paznokcie, złamałam je, kiedy go tłukłam. Zapłacę ci to plus coś ekstra. Jeśli dokończycie i spierzecie go na kwaśne jabłko. Co? To przestępstwo z nienawiści. Jesteś zdrajca i Judasz. Kto pozwala, żeby jego brata stłukli za bycie gejem? Nie jesteś gejem. Stłukli cię, bo jesteś kretynem i prowadzisz lekkomyślne życie. Mówi to ktoś żywcem wzięty z Brokeback Canyon. Brokeback Mountain. A wszystko to z powodu bójki z transseksualną prostytutką? Były dwie. Dwie prostytutki, dwie bójki. Seks uprawiałem z jedną. Brat uprawiał seks z prostytutką, o której podobno nie wiedział, że jest transwestytą. Wtedy myślałem, że to moja bratnia dusza. Raz stłukła go sama, drugi raz ze swoim Alfonsem. Nazywa się Lexus. To była napaść z nienawiści. Stylowe imię, jak te auta. Poznałem ją, jego, w Silver Dollar. W czwartki organizują tam transpłciowe wieczorki. Nie wiedziałeś. Dlaczego sądzisz, że to była napaść z nienawiści? Bo wtedy byłem gejem. Wtedy? To było chwilowe gejostwo. Coś jak chwilowa niepoczytalność. Rozumiem. Nie znajdziemy teraz ani Lexus, ani jej Alfonsa. Uznajmy, że sprawa zamknięta. Popełnia pan błąd. Ofiar takich jak ja może być więcej. Ofiar czego? Chwilowego gejostwa? Pomówmy o prochach. Matka jest na was wściekła. Szeryf McDonald's także. Bardzo nam przykro. Wcale nie. Byliśmy pod ścianą. Po prostu daliśmy ponieść się emocjom. Mogliśmy stracić dom. Nie mieliśmy wyboru. Powiedz mu prawdę. Opanujcie się, albo będziecie mieli kłopoty. Szczęśliwie dla was, wasza matka nie wniesie oskarżenia. Clifton Geddes, właściciel zakładu pogrzebowego, też nie. Ciekawe dlaczego. Jeśli chodzi o bójkę z transseksualną prostytutką, no cóż, złoiła ci dupsko. Możecie już iść. I nie chcę żadnych więcej kłopotów. Dziękuję. Kevin, podziękuj panu. Robi sobie ze mnie żarty. Puszcza nas, chociaż nie musi. Dobrze, dziękuję. Ale ona... On... Bił się jak dzik, jak bokser Muay Thai. Nie wątpię. Bierz tatę i idziemy. Nie rozkazuj mi. Nie rozkazuję. Proszę. Brzmisz, jakbyś przełknął 40 litrów spermy. Kiedy jestem zestresowany, łamie mi się głos. Weź proszę urnę z tatą i nie spóźnijmy się na jego pogrzeb. Dziękuję.
Please, thank you, sir, brother, just please. Fine. Dobrze. Tyle razy wypominałeś mi dyskryminację, a w chwili mojego gejostwa sam mnie dyskryminujesz? Ty jednak jesteś kompletnym idiotą. To wasz ojciec? Nasz drogi tatuś. Rusty, to o nich ci mówiłam. To wy. Ani słowa. Zapłaciłeś im, żeby mnie pobili. A co miałem zrobić? Nie wyżywać swojej gejowskiej złości na mnie. Zasłużyłeś sobie i zrobiłbym to jeszcze raz. Ciota. Co powiedziałeś? Ciota. I co, pobijesz mnie? Gorzej już być nie może. Ojciec się zabił, przez co stracimy dom, więc cała ta podróż jest po nic. Najpewniej jego ciało wydymał jakiś nekrofil. Staranowałeś mnie autem, uprawiałem seks z transwestytą imieniem Lexus, która pobiła mnie dwa razy i pewnie zaraziła AIDS. Więc śmiało, wal. Zapomniałeś o kilku rzeczach. Naćpałeś moją matkę, wyrzuciłeś kluczyki do auta w krzaki, obsypałem się prochami ojca, a urnę dopełniłem ziemią. Próbowałem przespać się z kobietą, bo sam nie potrafię się zaakceptować. Straciłem klienta, bo ten dowiedział się, że jestem gejem, przez co najpewniej stracę pracę, bo straciłem klienta, bo ten dowiedział się, że jestem gejem. Racja, gorzej być nie może. Zamoczyłeś sam? Nie. Mam jeszcze inne groby do kopnięcia. Chcecie coś powiedzieć? Nie wiem po co, już miał pogrzeb. Zasypuj. Zaczekaj chwilę. Jasne. Nie wiem co powiedzieć, ale wybaczam ci. Chociaż całe życie nazywałeś mnie ciotą i nigdy nie zaakceptowałeś. Żałuję, że nie porozmawialiśmy jak mężczyzna z mężczyzną, zanim wpakowałeś się w drzewo. A wszystko to, bo badanie prostaty było zbyt gejowskie. Bałeś przyznać się do porażki? A może byłeś zbyt pijany, żeby prowadzić? Nie zrobiliśmy tego z Kevinem dla ciebie, lecz z naszej własnej woli i pomimo ciebie. Obaj wiemy, że miałeś nas gdzieś. I pewnie wbrew temu, co zakładałeś, udało nam się. Oby ten kawałek ziemi pasował ci na wieczne odpoczywanie. Żegnaj. Piękne słowa. Dziękuję. I skorzystam z propozycji. Co to miało być? Nie wiem, nigdy się nie biłem. Bijesz jak ciota. Mam tego dość. Ty mnie nie akceptujesz, ojciec mnie nie akceptował, praca mnie nie akceptuje, nawet mój chłopak mnie nie akceptuje. A to po co było? Dla emfazy. Nie musiałeś. On tylko nam pomaga. Sami sobie zakopujcie ojca. Przepraszam, Rusty. Do zobaczenia w piekle, sukinkocie. Wybacz, mamo. Ani słowa. Świetne wieści. Dziękuję. Kevin? Kevin? Co? Tom dzwonił. Policja uzna to za wypadek. Mamy sobie z tego powodu zwalić?
Do najdroższej June i moich synów, Kevina i Lorenza. Byłem u lekarza. Wszystko potwierdzone. Dają mi 12 tygodni życia. Muszę dokonać wyboru. Jeśli czytacie ten list, to znaczy, że go dokonałem. Zamiast marnieć jak lichy zamek z piasku na byle jakiej plaży i czekać, aż przyjdzie na mnie czas, postanowiłem odejść u szczytu formy. June, mimo wielu różnic nas dzielących, wiedz, że cię kochałem i będę kochał po wsze czasy. Lorenz, Kevin. Za rzadko to mówiłem, ale jestem z was dumny. Każdy z was podąża w życiu własną ścieżką i za to was szanuję. Kocham was obu. Kocham was wszystkich. I niech się walą ci, co nie znają się na żartach. Powodzenia, Elijah Shaw. Tekst polski Szymon Leociak. Czytał Maciej Więckowski.